Siema, widzę, witam was w kolejnym odcinku Gry Pine. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajka na dobry początek. I nawet jeżeli nie oglądacie serii, to możecie ją zostawić w tle ten odcinek. To bardzo pomaga twórcy iść do przodu. No i co, wpadajcie na Twitcha. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to dajcie suba. A my kontynuujemy sobie naszą przygodę. Słuchajcie, od poprzedniego odcinka pobiegałem naprawdę dużo po mapie i starałem się znaleźć, jak to się nazywa? Wydaje mi się, że Graphite. Jo, jo, Key Graphite. Niestety nigdzie nie ma tego Key Graphite'u. Nie wiem, gdzie go znaleźć, ale obiegłem cały teren wokół góry chyba dwukrotnie i dwukrotnie nie znalazłem tego Key Graphite'u. Także jeżeli chodzi o ten Key Graphite, to sobie to odpuścimy na razie. Chociaż jest to nasza misja główna, to na razie sobie to odpuścimy. I myślę, że w dzisiejszym odcinku pobiegamy troszeczkę po mapie i zobaczymy, co się dzieje. Dzisiejszy odcinek mógłby być troszeczkę krótszy, bo to jest główna misja, którą chcielibyśmy wykonać, ale niestety nie będzie wykonać, gdzie znaleźć ten Key Graphite. Więc po prostu zrobimy sobie takie misje poboczne. Jedna z misji pobocznych to jest po raz kolejny odwiedzić tego groba. I on ma tutaj, możemy mu przynieść te orby i on nam coś przekaże za to, nie wiem, tak mi się wydaje, że on nam dla nas coś wykona. Grob, znalazłem jedno z tych orbów. Świeci się. A czym one są właściwie? To są kawałki przeszłej historii. Tak mówią. Tutaj zostały zostawione przez gatunki dawno temu. A jeszcze bardziej zapomniane są przez nas manotów. Teraz je kolekcjonuję. Takie to ekscytujące. Więc umówmy się, mały ludziku. Jeżeli znajdziesz tego więcej, stworzę dla ciebie larger pouch. Stworzy dla nas chyba większy plecak albo coś takiego. Że, no właśnie, że będziemy mogli w stanie więcej ich nosić. No, w sumie brzmi całkiem dobrze. Zacznę zaraz. No właśnie, możemy mu przynieść 5 tych. Musimy mu przynieść 5 tych. 5 tych orbów. Niestety mam przy sobie 4, ale myślę, że załatwienie jeszcze jednego nie będzie jakimś mega ciężkim wyzwaniem. Także przed siebie i spróbujemy porozmawiać z innymi gatunkami. One też pewnie będą miały dla nas misję, tylko najpierw musielibyśmy się zaprzyjaźnić. A jest taki mega problem, mianowicie, że jak ja handlowałem z jednymi gatunkami, to niestety tamci mnie bardzo znielubili przez to, że handlowałem z tamtymi gatunkami i no, teraz są wrogo mocno do mnie nastawieni. A tak mi się wydaje, że jak my tam pójdziemy, to oni będą mieli dla nas różne inne misje do wykonania. Kliknijmy sobie mapę. Na mapie powinniśmy mieć zaznaczone, mamy tu, o, w ogóle możemy tutaj tego podróżować szybko, tylko musimy mieć travel kita. Nawet nie wiem, czym jest travel kit. No i co? Szukamy przede wszystkim donation boxów. Jeden z donation boxów jest tutaj i my chcielibyśmy się zakumplować z tymi ziomkami, co tutaj mieszkają. Także myślę, że co? Udamy się do nich. Zaznaczmy sobie to. Fajne to jest to zaznaczenie, że ja widzę, gdzie dokładnie to zaznaczyłem. I czy to jest na dole, czy do góry. I dzięki temu łatwiej możemy operować i chodzić tutaj po tej mapie. No i co? Przede wszystkim, o kurde, zdonatujmy tym ziomkom jakieś rzeczy. Miejmy nadzieję, że ten gatunek się na nas jakoś mega nie wkurzy. Tutaj są fajne rzeczy, to znaczy te piaskowe kamienie, one są dość istotne, bo będziemy je potrzebowali do wykonania jakiegoś pancerza, wydaje mi się, czy co to tam jest. No właśnie, do wykonania tego. Feather Sleeve. Potrzebujemy Puffle Feather, mamy Dry Clay i Sandstone'y. I wiem, że Sandstone'y na pewno tutaj znajdziemy, bo tutaj już byliśmy wcześniej, także ubiegajmy troszeczkę i odwiedźmy tutaj te miejsca. Czy faktycznie Sandstone'y się tutaj znajdują? Nie mam zielonego pojęcia. Tu się znajduje jakaś jaskinia. O nie, to takie bardziej przejście. No nie, niestety znajduje się zwykły. A, Dry Clay! Zdecydowanie tak. Jest ser, jest ser. Troszeczkę jeszcze więcej byśmy chcieli tego Dry Clay'a. Warto jest zapamiętywać te rzeczy, gdzie one się znajdują, bo one później będą, to będzie dla nas mega przydatna informacja. To znaczy, my możemy po jakiejś chwili wrócić do tego miejsca, skąd ten Dry Clay wzięliśmy i on się powinien zrespić na nowo. Także to jest fajne. Gorzej jest właśnie z tym grafajtem, bo on się chyba nie respi po jakimś czasie i to jest niestety informacja zła. Czy tutaj znajdziemy coś ciekawego? Orby! Kolejny orb. Mamy to. Opłacało się tutaj wejść. Pokrzmań. I teraz możemy odnieść tego orba do tego. Do groba. Zdecydowanie chcemy to zrobić, ale na razie idźmy przed siebie. Motyw muzyczny mi się strasznie podoba. Wywołuje takiego pewnego rodzaju też nostalgię.
naprawdę gratuluję twórcom gry. No i tutaj mamy ten nowy gatunek, oni się pewnie będą chcieli ze mną bić. Właśnie, zaznaczony na czerwono, już do mnie kurwa leci. Ja bym się nie chciał z wami bić, panowie, ja bym chciał wam dać różne rzeczy. Którzy to jesteście wy? Ci. No właśnie, tutaj jesteśmy przyjaciółmi z tymi, ale wszyscy mnie kurwa nie lubią niestety. Także trzeba z nimi tutaj polepszyć relacje, posprzedawać jakieś rzeczy. Dry clay'a na pewno nie chcemy. Jedzenie możemy. To też nie wiem, czy byśmy chcieli. To nawet nie wiem, co to jest, wariacie. To też nie wiem. Two stone. Zębi kamień, he? Kurde no. No my ich, oni nas nie polubią, nie? Zobacz, ja bym musiał wszystko z ekwipunku. Nawet jak będą wszystko z ekwipunku, to oni mnie nie polubią. Oni lubią puffle eggi i rozbery, ale ani tego niestety nie mam aktualnie przy sobie. Kurde, no nie mogę im dać wszystkiego, nie? Powoli mi się też miejsce w ekwipunku niestety kończy. Już mi się skończyło, także chyba coś i tak musimy tutaj zostawić. Zostawmy jedzenie, bo ono jest chyba najmniej aktualnie mi potrzebne. Coś takiego. No i przede wszystkim, no żarcie wydaje mi się, że żarcie im damy. A, widzicie? I przez to, że dajemy żarcie tym ziomkom, to nam się wszystkie inne ziomki na nas obrażają. To jest kurde słaba rzecz, nie? To że ja nie wiem w sumie, czy ja chcę z nimi na razie handlować. Czy tam zostawiać im te rzeczy. Siema wariacie, widzę, że kurwa chcesz mnie zaatakować. Ale nie na moje warcie. Nie, na szczęście nie jesteś wojownikiem, tylko ty lubisz zbierać rzeczy, także powinien być słabszy dużo niż twoi kumple. Uniki trzeba robić, dobre. Pamiętać, że zawsze, za każdym razem, kiedy on wykonuje atak, to robić unik. No i chuj. Powiedziałem o tym i zapomniałem o tym. No, on się leczy teraz, także możemy strzelać kilka ciosów. Dobra. Kurde, trafił. Trzeba tutaj wziąć jedzonko i sobie to zjeść, jednak się jedzonko przyda. Unik. Pięknie. Jeszcze jedzonko sobie tutaj dajmy. On się leczy teraz, także my też się wyleczymy. No i ciosy sprzedawaj, dawaj. Pyk, mamy to. Oni nas pewnie znielubią przez to, że ich zabijam. No i to jest kurde problem. Ale dobra, no musimy mieć jakichś wrogów. Nie możemy być z wszystkimi kumplami. Leczy się. Szybkie ciosy. No i myślę, że po nim. I zbierzemy sobie jakieś fajne rzeczy, miejmy nadzieję, z niego. Sunstone'y, zdecydowanie tak. Oj, piękna sprawa. Pyk, sunstone'y. To mogę jeszcze zebrać? Nie mam niestety miejsca, co? Kurczę, w ekwipunku. Dobra, no to jedną rzecz sobie tutaj zostawimy i odpuścimy. Czy to jest jakieś mega istotne? Chyba nie wygląda na jakiś super ważny item. Warto jest tutaj zabijać tych ziomków, bo oni... Dzięki temu będę dostawał fajne rzeczy od nich. Plus wydaje mi się, że tym więcej tych ziomków zabiję, tym mniejszą populację oni będą mieli. A to oznacza z kolei, że będziemy mogli przejąć jakby ich wioskę i tutaj zamieszkać może. O, właśnie, bo my przecież szukamy nowego domu, więc wydaje mi się, że nowy dom przejmiemy tak zwaną siłą. Czy musimy ich pokonać i wtedy nasz nowy dom zostanie stworzony. Ty uciekasz. Do samej wioski bezpośrednio raczej wchodzić by było kurwa durnym pomysłem, ale i tak to zróbmy. Durny pomysł, ale i tak to zróbmy, pewnie, że tak. Siema. O kurwa. Jo. To nie będzie łatwe zadanie, bo tu cała wioska będzie mnie atakować. Ty, ale w ogóle dobrze, że szef jakby zaczyna mnie atakować. Nie wiem, czy ja kurwa nie mam z nimi szans, szczerze mówiąc. Jakbym tak podleciał? Oj, ciężko. Szybkie... O kurwa, podwójne ataki to ciężkie by było. Szefa by trzeba było pokonać, bossa tak zwanego. Wtedy wydaje mi się, że... Czy kurwa, dobrze by było, że... Miałbym wioskę w garści. Spróbujmy. Pamiętajmy, uniki, uniki. Dobra. Oj, rzucił. Oj. Exhausted niestety jestem, powoli brakuje mi siły. To niedobrze, bo ja wtedy chyba jak jest... Oj, przyszli posiłki, posiłki. Posiłki... O kurwa, dużo posiłku. Ty, nie mam szans. Ale szefa moglibyśmy pokonać, bo już on ma mało HP, nie? Cały czas uniki walmy. I szefa. Uniki, niestety zniknął mi szef. Gdzie ty jesteś, kurwa, gagatku? Szkoda, że jak oni wykonują ataki, to oni nie atakują też siebie tymi wybuchającymi rzeczami, co jest głupie. Oni powinni atakować też siebie. Uniki, uniki. Zaraz mam szefa, tylko uniki. Pyk, jedzonko. Dobra, zregenerujmy sobie hapsy. Piękna sprawa i wydaje mi się, że mamy szefa, nie? Że szef jest kurwa nasz. To jest szef, wydaje mi się. Jo, patrz. Chłopie. Zbieram wszystko z niego i uciekam. I on miał rzeczy. Dawaj, kurwa. Zbieraj, nie! Umarłem.
Ale dobra, ale coś tam pozbierałem, więc chyba jest okej. Okay. Plus szef, jak nie żyje, tak raczej nadal nie będzie żył. Chyba, że mi gra wczyta stan poprzedni, to by było przykre trochę. Chyba, że sobie wybiorą nowego szefa. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, w sumie, czy jak zabiję im szefa, to oni będą coś gorzej na przykład robić, wolniej. Nie wiem, czy szczerze mówiąc, jak to działa. Nie będzie szefa, nie będzie na nich kto krzyczał i będą wolniej robić. Nie wiem. W każdym razie, jak ginę, to nie tracę tych wszystkich rzeczy, także to jest w porządku. O, i sandstone'y mi się jeszcze odrodziły. Tylko mam full eku. Ja bym chciał te sandstone'y. O kurde, nie, to mi się wczytał chyba zapis wcześniej, tak mi się wydaje. Musimy coś wyrzucić, albo zjeść przynajmniej. Weźmy sobie Q. Nie wiem, trochę mi to tam energii da. Weźmy to, zjedzmy. I pozbierajmy te sandstone'y, bo to jest istotna sprawa dla nas. Kurde, ja bym tam wrócił, bo on miał fajne rzeczy przy sobie. Tu coś jeszcze było gdzieś do zebrania, o. Nie wiem, co to jest. No i mamy te orby. A, paper, czyli papryka. Właściwie wygląda na taką ostrą paprykę. No i co, udajmy się do groba. Do groba. I dajmy mu te orby i on co miał dla nas wykonać? Wydaje mi się, że miał dla nas wykonać... Właśnie nie pamiętam, kurde, ale coś miał dla nas wykonać. Gadaliśmy z nim 11 minut temu. Ta, nie ma szefa, zobacz, chłopie. Nie miałem szefa teraz, nie? Także mission complete. Jest dobrze, tylko potrzebowalibyśmy więcej pancerza i wszystkiego. Ja bym też potrzebował więcej umiejętności w ręce. Wtedy by było już w ogóle znakomicie i wszystko mielibyśmy, co potrzeba. Dobra, pozbieramy to wszystkie te rzeczy. Połóż full niestety. No idźmy do groba. On ma jakąś coś dla nas do wykonania. Tylko kurwa nie pamiętam właśnie co, ale coś ma. Pozbierajmy jedzonko. Jedzonko jest super ważne tutaj. No bo to nam regeneruje HP, także cały czas takie potki to są na HP praktycznie. Nie wiem, czy ja tędy wejdę do groba, czy to jest jakaś osobna jaskinia? Zaraz się przekonamy zapewne. Nie, to jest jaskinia od razu do groba, także super. No i co, mamy te 5 orbów, możemy mu oddać. I co ty dla nas miałeś wykonać? Nie pamiętam. A, większy ekwipunek będziemy mieli. Pięknie, piękna sprawa. Właśnie skończyłem tworzyć twój nowy plecak. Świetnie. Ten następny będzie, ten co stworzyłem, będzie całkiem niezły. Mały człowieku. A, następny, który dla nas wykona. I wykona go dla nas 25 orbów. Będę musiał poszukać ich dobrze. Ale patrząc na tego pocza, prawdopodobnie będzie warto. Bring Rob a bunch of Empress Orb. Musimy 25 orbów i on wtedy nam nowy tutaj ekwipunek wykona. Natomiast ten, co dostaliśmy ekwipunek, to jaki jest? Dobry jest ten pouch, co dostaliśmy? Czy do dupy w sumie? Nie wiem. Pouch upgrade. Możemy więcej temu wnosić, ale co? Czy pouch, czy... Tak, czyli to jest pouch, czyli tutaj jesteśmy w stanie więcej itemów wnosić, ale pytanie o ile? Czy to całe te wszystkie sloty mi tu na dole odblokowało? Co ty gadasz, że taki zajebisty dostaliśmy, ale wątpię chyba. Szczerze mówiąc, trzeba to przetestować. No i musimy znaleźć tego. Musimy znaleźć... ten grafajt, bo to jest misja główna, ja nigdzie nie widzę tutaj grafajtu, nie wiem, czy ja będę musiał poczytać o tym? No naprawdę wam powiem szczerze, że ja biegałem po tej wiosce jak powalony, nigdzie kurwa nie było grafajtu. Wracamy do tamtej wioski, idę ich wyciąć w pół. Jeszcze jaki zadowolony, że zabijam. No, zajebiście. Zebraliśmy... Tylko pytanie, ile slotów mi to dodało? Czy naprawdę te wszystkie sloty tu na dole ja mogę zapełnić? Jeżeli tak, to naprawdę się fest opłacało za 5 orbów. O, mamy pierwszego przeciwnika, witam serdecznie. Pyk. Pyk, trzeba mu wyciąć populację i kurwa. Kurczę molek. A tak, pyk. Daj, chodź. A, ty się teraz healujesz, dobra, to ja sprzedaję ci kilka ciosów. Prosta piła i uniczki. No to jest żamy. Pyk, cyk, dawaj, duś. Trzeba uważać, bo już widzę wsparcie, no. Słyszałem posiłki już. Dobra, dobre unik chyba zrobiłem. Kurczę i spadłem niestety. Nie mam jedzenia przygotowanego, ale powinno być raczej S nawet bez jedzenia. Mi się wydaje, że powinniśmy sobie z nim poradzić bez jedzenia. O kurwa. Dobra.
Nie no, musimy coś zjeść, wariacie, bo zaraz to będzie cienko. Nawet jeżeli chodzi o samą energię. Dobra, o, już kumpel przyleciał i ten kumpel to już taki kumpel dobry jest, bo to jest jakiś wojownik chyba. My trzeba, przede wszystkim trzeba się pozbyć tych ziomków, co oni zbierają rzeczy. Jeżeli ich się pozbędziemy, to nie będzie miał kto zbierać jedzenia i wydaje mi się, że wszyscy umrzą z głodu. Tak jest. Ale brutalna gra. Oj. Ale fajnie, podoba mi się to, no. Sprawia mi to przyjemność, ta gierka. Trochę przypominała na tego. Wydaje mi się, Legend of Zelda. Nigdy nie grałem w Legend of Zelda, ale tak wydaje mi się, że bardzo graficznie przypomina mi to, no. Że można by było to grać sobie na przenośnej konsoli i byś się fajnie bawił. To nawet lepiej chyba niż przy kompie, szczerze mówiąc. Dobra, zjedzmy sobie coś, uniczki. Musimy zregenerować troszeczkę HP. Niestety zboże mi mało HP regeneruje. Potrzebowalibyśmy czegoś innego, może... Oj, kurwa, może kwiata, co? Nie wiem, czy kwiat dużo mi zregeneruje. Uuu, bardzo dużo, fajny jest ten kwiat, super. Duży regen życia, a to przede wszystkim na tym mi aktualnie zależy. Uniczki, dojazd. Kurczę. Dawaj, 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 dojeżdżaj tego jednego kolesia, żebyśmy go mieli z głowy. O, ale będzie rzeczy do zbierania, gin. Dobra, i z tym też sobie powinniśmy poradzić. Mam fajnie też dużo tych kwiatków do regena. Trzeba zapamiętać, że te kwiaty dużo regena dają. Życia. Dobra. Kurde, raczej to mam, szczerze mówiąc. Wystarczy chyba teraz tempo klikać lewy przycisk myszy. Wydaje mi się, że powinniśmy go pokonać. Au. Zjedzmy sobie coś, dobra. Nie musimy oszczędzać na jedzeniu. Znaczy fajnie by było oszczędzać, no bo zawsze to jedzenie możemy przynieść do handlarza i coś fajnego przy tym nie handlować. Aczkolwiek nie musimy tego robić. Mamy to pięknie, pozbieraliśmy tyle rzeczy z niego, że się fest opłacało, nie? Soft glasy jakieś. Dobra, jakieś jedzonko też z niego wypadło. Super sprawa. I tutaj jeszcze są itemsy do pozbierania. Joj, to ile? Zbieramy jak najbardziej. Kryształy, sprystal, nowy materiał. Morrow hey, dobra. I kliknąłbym sobie escape. Ile jeszcze mam miejsca, chłopie? Tylko zastanawiam się, co to jest to. Crossbone. Nie, to. To, nowy materiał. To mnie zastanawia, co to jest? A soul like fragment. Tak samo jak to jest, a soul like fragment. Ale nie mogę tego ani zjeść, ani wykorzystać aktualnie. Nie wiem, do czego mi jest to potrzebne. Ale pewnie będzie to ważne. Pewnie będzie to ważne generalnie. No i co, spróbujemy ich pokonać. Tutaj coś mamy, nie mamy. Dojeżdżamy, nie? Wydaje mi się, że nie zostało im dużo populacji. Nie wiem, czy my jak zabijemy ich, to co? Zyskamy u nich miejsca? A ty ja. A tak, to są ci ziomki. Oni się do mnie wrogo nastawieni. Gdzie oni mają wioskę? A na dole, dobra. No i co? I dojazd. Miejmy nadzieję, że nie zdążą potworzyć nowych ludzi. I zbejtujmy jednego, żeby on mnie zaatakował. O! Ktoś mnie wykrył. Dobra, dobra. I uciekamy, nie? I żeby tak tutaj... A! Szef nowy chyba. Kurwa, niedobrze. Czy to wojownik? Nie wiem, co mi kto to... Oni mają te wybuchowe rzeczy. Kurczę, oni są całkiem nieźle uzbrojeni. Ja mam tarczę. Jakiegoś kozika, chłopie, przy sobie. No, akurat... Nie jest dobra. Fajne rzeczy mają, naprawdę. Dobra, uniczki. Najbardziej. I dojazd. Dusimy, dusimy. Kurczę, ciężko. Ja mam za słabe zbroje i za słaby miecz. Trzeba poulepszać wszystko, tylko bym musiał ten grafajt znaleźć. No, nie damy rady, no. Nie ma szans, ewakuacja jednak. Tyle co pobrali, to nasze. Więcej nie ma szans. Ja bym się z nimi dogadał, tylko problem jest taki, że za każdym razem... Autentycznie, za każdym razem, kiedy... O kurde, jak ja mam podpalam, to oni i tak mnie gonią! Puść! Za każdym razem, kiedy traduję albo jestem kumplem z inną wioską, to oni są zazdrośni. Kurde, też chcą, żebyś... Też są pewnie te rzeczy, które ja tam przynoszę innym wioskom. I... Co mam w ogóle zaznaczone? Czemu ja mam tu znacznik? Ja bym chciał bardziej tu się udać, nie? No i niestety ciężko będzie z nimi jakoś się dogadać. Bo bym musiał i im przynosić i każdej wiosce praktycznie dużo rzeczy. To bym się nachodził i nabiegał. Także musimy na pewno z kimś zawalczyć o jakieś składniki. I wydaje mi się, że te lisy będą odpowiednim przeciwnikiem. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Nie są też jakieś mega łatwi. Także myślę, że będzie to dobry test naszych umiejętności. Na razie im biegamy po wiosce i zbieramy, co tylko tutaj znajdziemy. No i co? I potem idę szukać tego grafajta. A może tu znajdę też grafajt? No nie ma, kurczę.
Ja ze zniszczenia? Nie. Potrzebujemy grafajtu. No gdzie jest grafajt? Wiecie co? Wydaje mi się, że ja się udam szukać tego grafajtu. No bo inaczej nie ma co robić tutaj, nie? O, oni mają population i food mają małe. Super sprawa. Nie giną. Możemy tutaj obczaić. Spoko, podoba mi się to. Dobrze. Zaraz wytniemy ich w pół, nie? Siemano. Nie, nie no, nie dam rady, bo oni... Nie chcę z nim... ty! Ty, w całej wiosce zostały dwa lisy? Ty, może tak być, że w całej wiosce dwa lisy zostały, ty! Ty, nie wiem, czy ja nie chcę w sumie ich zabić. To jest, kurde, dobre chyba. Byśmy ich wycięli w pół i potem sobie poszukamy grafajtu i zrobimy dzisiaj fajnie, fajnie dużo rzeczy, nie? Ała. Dobra, oj, ała. Kurczę, dużo bije ta bomba dymna. Kurczę mnie to trochę. Oj, trzeba uważać. Dobra, weźmy sobie jakieś jedzenie. Weźmy to może, to też przecież dużo, bardzo dużo życia regeneruje. Podoba mi się to jak najbardziej. Dobra, uniczki, uniczki i dojazd, szybki. Po kilka ciosów, najpierw po jednym kolesie, nie? Oj, jakie kombo mi sprzedali. Bolące to było trochę. Oj. Ciężko ich będzie zabić. Tym mieczykiem, tym kozikiem, który mamy. Ale zostało tylko dwóch gości. Jak w ogóle ich zabijemy, tych dwóch gości, te dwa lisy, to wydaje mi się, że przejmiemy wioskę i coś się fajnego wydarzy. No a potem poszukamy tego grafitu. No i dalej zobaczymy, jaką będziemy mieli misję. I tam dostaniemy też ten... Przez to, że ja nie mam grafitu, to mam niestety beznadziejną zbroję. Jakbym miał grafit, to bym dostał super zbroję. No i to jest problem, nie? Że ja nie mam tego grafitu. No nie wiem, gdzie znaleźć ten grafit, nie? Szukałem po całej naprawdę. Po całej mapie tego grafitu i nigdzie go nie ma. A przynajmniej im pokradniemy jeszcze trochę tego jedzenia, żeby nie mieli. Niech to im zbierać żarcia. Bo wydaje mi się, że oni się namnożą, jeżeli ja tutaj nie będę ich konstant atakował, nie? Że im tutaj odpuszczę, to oni stworzą swoje małe. Oj, teraz już są trzech gości, nie? Zobacz, było dwóch, a jest trzech. Oj, ten ma full HP, nie? Kurde, ciężko. Nie, to trzeba przyjść kiedy indziej, nie? Ue, już więcej z tych gości, czterech, a było dwóch tylko. No, oni się mnożą. Przez to, że ja zginąłem, nie? No dobra, trudno. Wydaje mi się, że muszę poszukać grafitu. Nie będę biegał teraz i szukał grafitu pół godziny. Znaczy będę, ale nie na odcinku, bo to będzie zwykłe nudy. Także, no co? Poszukam i jak znajdę, to się widzimy na miejscu już. Dostajemy jakieś nowe zbroje i tak dalej. I myślę, że wtedy będziemy gotowi, żeby zmierzyć się tutaj z tymi... kurczę, jak oni się... lisami, lwami chciałem powiedzieć. No to lwy leśne. Dobra, jesteśmy już mega blisko. Udało się, w końcu pobiegałem sobie i tutaj znalazłem te cake graphite. No i też wykonałem w ogóle z tego klucz. Czy ty mnie zaatakujesz? Oj, kurwa, zdecydowanie tak. Ja nie chcę tam w sumie walczyć chyba. Czy chcę? Kurczę, ty masz super... Ty masz super zbroję. Nie chcę, nie chcę, bo tylko tracę życie jak głupek. Nie ma to sensu aktualnie. Ucieknijmy mu jak najszybciej. Weźmy jeszcze tutaj po drodze. O kurde, ty, tu cała... Oni w ogóle terytorium swoje powiększają, mam wrażenie. Panowie, coraz kurczę śmielej tutaj podchodzą sobie. No i co, jesteśmy blisko, możemy tutaj wziąć jeszcze jajko. Nie jestem w stanie niestety, to już jest rozłupane. No i weźmy gear. W końcu mamy, dostaniemy jakieś fajne rzeczy. Kurczę, widzowie, ile się nachodziłem. Jocie krince, na szczęście pomogła mi interaktywna mapa Pajna. Tam mogłem sobie na mapie było zaznaczone, gdzie to znajdę, aczkolwiek i tak trochę się musiałem nabiegać. Dobra, już widzę, co mam zrobić. Musimy wycelować tutaj w to. Okej, ale to jak będę w środku i to mnie pewnie podniesie, jo. Na ziemię, na ziemię. Oj, kurde. Dobra, i teraz wydaje mi się w to, cyk. Dobra, jesteśmy na miejscu, czy jeszcze wyżej muszę pójść? Właśnie, kurde, nie wiem, w sumie. Chyba wy... tutaj mamy jakieś rzeczy, jo! Power B... No, no, aha, to są idee nowe. A ja bym chciał dostać... Ja myślałem, że ja dostanę bezpośrednio tego, że ja dostanę bezpośrednio... zbroję całą, a nie tylko ideę. To ideę to jeszcze będę musiał wykonać. Ta notatka musiała zostać wykonana przez człowieka. Dzień 166. Dzisiaj spotkałem... lidera wioski jakiegoś tam.
Dobra, tutaj I have also found the crafting power bow. Brew? Brew? Gets you inside any village. She really love them. Jakieś rzeczy tego owego. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Human marks this map. Okej, musimy się udać teraz i zebrać. Co, musimy investigate the gear of the watchtower. A, jeszcze tutaj nie pozbierałem wszystkich rzeczy, okej. Czy jeszcze i tak musimy tutaj wejść wyżej. Jo, no, wyżej mam jakieś nowe rzeczy. A to w ogóle co to jest? Aha, i my się tam dostajemy też, na drugą stronę. To zaraz. Na początku weźmy sobie ten gear cały, który mamy do pozbierania. Pyk, jeszcze na górkę. Cyk, damy radę tutaj wejść? Damy. Dobra, i tutaj jeszcze mamy jakieś rzeczy. Wygląda jak ulepszona proca. Wygląda na to, że będę musiał stworzyć coś innego niż rozpałkę do ognia? Nie wiem. Nie wiem, o co chodziło. Sharp arrow. Dobra, dostaliśmy. O, dostajemy w końcu, dostajemy łuk. Bo tak, czyli dobrze mówiłem, czyli to łuk znaczy, tak. To się nie czytało, czy tam pisało jakoś inaczej? Bowl? No dobra, nieważne. Tak, tak, dostajemy. On potrzebuje amunicji, żebyśmy z niego strzelali. Ale za to będzie on więcej damage'u zadawał, w ogóle będzie zadawał damage. Mamy kilka przygód, kilka misji głównych, także możemy je bezpośrednio śledzić albo przestać śledzić, klikając sobie escape'a. Okej, to rozumiem. I teraz tak, my się musimy dostać tu. Cyk, coś takiego i my chcemy sobie wycelować cyk tutaj. Jo, i chcemy się dostać na drugą stronę. Jeszcze zobaczyć, czy tutaj nie znajdziemy czegoś fajnego. Wydaje mi się, że kurde, możemy... pójść, znaleźć. Tutaj jest potrzebny nasz klucz. Ale też dostaliśmy niestety ideę. Plan, że tak powiem. A te rzeczy trzeba, kurde, niestety... potem wykonać, nie? To jest największy problem, że trzeba poszukać tu składników. Weźmy sobie, kliknijmy crafting, zobaczmy. Gravel Moss, Steve Rope i Grand Con. Jesus, ale to jesteśmy w stanie wykonać. A, to są jakby strzały do łuku. Tutaj są spodnie jakieś, ale to też niestety nie mamy tego, nie? Grand Corna i Gravel Mossa. Tutaj też nie jesteśmy w stanie tego wykonać. I jo, ale to jesteśmy, ale to jest kurczę jakieś szkło. A to? Co to jest? A mixture that make you melee attack more... jeżeli to wybijemy, to będziemy więcej zadawać damage'a z bliska. Fajne. I do tego jest nam potrzebna esencja. Bardzo mi się to podoba. No ale co? Ogólnie jest kurwa lipa, nie? Ogólnie jest kwas straszny. Nie mamy większości składników. Może jesteśmy w stanie porozmawiać tutaj z tym handlarzem wioski. I dzięki temu od niego będziemy w stanie tutaj... odkupić kilka rzeczy potrzebnych nam do wykonania i nie będę też musiał biegać po całej mapie. Dlatego właśnie pewnie trzeba się kumplować z tymi, tak mi się wydaje. Dlatego się trzeba kumplować z ludźmi, którzy tutaj zamieszkują te tereny, bo dzięki nim oni zbierają wokół nas składniki. A my, o kurde, ja zginę, nie? Uniki. I my nie musimy tego zrobić bezpośrednio. Czyli oni to robią za nas. Kurde, nie mogę już... Co, nie mogę? Mogę. Elegancko mogę, tak. Bo chciałem sobie życie tutaj uleczyć. Dobra. Tak, dlatego warto się... co ja zrobiłem w ogóle? Dlatego warto się kumplować jedno z tymi ziomkami. Dobra, on się healuje chyba teraz. Dusimy. Dawaj. Tak, i dzięki temu ja nie będę musiał biegać, kurczę, po całej mapie, żeby tutaj zbierać różne potrzebne mi składniki. Tylko będę w każdej chwili w stanie pójść do wioski i powiedzieć im siemalski. Witam serdecznie, ja bym chciał odkupić kilka rzeczy od was. To jest akurat fajne. Dlatego, no, warto jest jednak się kumplować z wioskowymi. Chyba jednak zamiast ich zabijać, to pójdziemy w kumplaty. Będziemy się tutaj kumplować. Dobra, i mamy w ogóle kilka misji zaznaczonych na mapie. Ja bym sobie przede wszystkim kliknął. Nie, no chyba sobie żartujesz. Jak to daleko jest? Co jest Grańsko? Znaczy fajnie, ale w sensie ogromna mapa. Podoba mi się to, tylko no i... jakby to powie... czemu ja tego nie mam założonego na siebie? Czyli dostałem zwykłe rzeczy. Mogę to założyć? Wow, mamy kilka rzeczy. Dostaliśmy kilka tutaj zbrojowych rzeczy. Jo, to mogę pozakładać. Dobra, gitówę, za to?
Tu mam założone wszystko. Tutaj slide tego, proca. I tutaj mamy łuk. Łuk też mogę założyć, ale do tego, do łuku są potrzebne strzały, także na razie nie chciałbym go używać. Tak wygląda nasza postać aktualnie. Spoko. Zawsze to więcej... Oj, przepraszam. Więcej będziemy w stanie tankować damage'a, tak mi się wydaje. Że więcej hapsów mamy teraz. Siema, ja bym chciał z tobą porozmawiać. Czy ty masz jakieś składniki mi potrzebne? Kurczę, masz tylko jedzenie i marły. To tyle tego ja mam, że ja ci bym to posprzedawał, szczerze mówiąc. No i jasny gwint mi tyle malwoodu. No i problem jest taki, że jak ja im to sprzedaję, to wszyscy się wkurzają i z nimi handluję. Także w sumie to ja nie wiem, czy ja chcę im to sprzedawać. Raczej nie. Raczej wydaje mi się, że udamy się gdzieś w pobliżu następnej wioski. Tutaj jest donation box, tylko nie wiem, czy to jest donation box tych ziomków. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Udamy się do następnej wioski, tych krokodyli wydaje mi się, i zakumplujemy się. Taki jest plan. I zobaczymy, czy oni może mają jakieś fajne składniki. No i w następnym odcinku będziemy wykonywać te wszystkie misy, które mamy. Ja bym sobie jeszcze kliknął escape. I tutaj zaznaczmy goalsy. Main story mamy jedno, musimy znaleźć... try to be... Jo, musimy iść tam do Vault Village szefa. A tutaj mamy misję, w której musimy przynieść te orby. Ja bym sobie tą misję akurat odznaczył i tylko tą zaznaczył. Musimy locate one of the Vault Villages. I musimy poszukać tutaj tego Vault Villages. Vault Villages? Vault Villages? Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, o co chodzi, szczerze mówiąc. Ale też nie mam czasu analizować każdego słowa, kiedy nagrywam odcinek, także często na przykład czytam jakąś rzecz, a potem mówię, co ja przecież to nie tak piszę. No ale czasem niektóre słowa się mieszają razem, no i kiedy próbujesz to przetłumaczyć na szybko, to czasem mi się miesza oczywiście. Dobra, musimy znaleźć tutaj donation boxa i porozmawiać z panami krokodylami. My chcemy się z nimi zakumplować, chociaż tak w miarę, żeby chociaż byli neutralni. Ale najlepiej by było tak, żeby nie byli neutralni, tylko byli koksami, żebyśmy się mega fest zrobili. Przede wszystkim drewno, bo ja mam tego tyle, że kituwa. A czemu jak daję tutaj drewno, to i tym się polepsza? A nie, pogarsza się, dobra. Drewno, kości, a co oni? O, oni lubią kości. Uuu, możemy im dać mega duże kości. To jest mega, wow, i żarcie możemy im dać. Oni mega to cenią, cyk, no i piękna sprawa. Dobra, jak najbardziej chciałem z nimi teraz pohandlować. Super, że jesteście teraz neutralni do mnie. Fajne to jest. No i przede wszystkim co? Może czułki dajmy? Gravel mossa może nie, bo to jest mi potrzebne, szczerze mówiąc. To wszystko, kurde, mi jest potrzebne. No ja bym chciał tak, żeby oni nie byli neutralni, tylko byli koksami, żebyśmy się fest lubili. Sandstone'y... To też potrzebujemy, także nie możemy przesadzać. Nie wiem, to... Zróbmy, też im dajmy. To im dajmy, no muszą być kumplami. Jest, jesteśmy kumplami w końcu. No przecież my kumple! Ty jesteś jakiś kurwa pijany? On mnie zaczął zaatakować zanim jeszcze się kumplowaliśmy. Ty! Chłopie, my teraz kumple, nie? Odpuść. My ziomki, no pójdziesz mnie! Psychopatą, mamy to. A nie, czekaj, entering a block state which... A, że tu jakieś podpowiedź, że tego owego, dobra. Wywalone, ja bym chciał do tej wioski. Witam. Czy wy mnie atakujecie? Nie, my kumple, co? Witam, handlarza. Jak z tobą pohandlować? Wariacie. Jak mam z tobą pohandlować, powiedz mi? Ja chyba mogę z nimi teraz handlować, jo? Czy ja coś źle robię? Czy nie powinienem teraz tego za bardzo robić? To jest dobre pytanie. Tutaj możemy im zobaczyć na ten totem wielki. Populacja słaba, jedzenie słabe, materiały, no, wow, materiały mega duże. Także on na pewno będzie, to będzie na pewno dobry sojusznik dla nas. Kurde, tylko ja bym chciał z nim pohandlować, co jest, czemu nie mogę? Super sprawa, tylko pohandlować panowie. Kurde, nie wiem czemu nie mogę z nim pohandlować, wkurza mnie to trochę. Czemu nie mogę z wami handlować, ej, coś się zbugowało, czy jak to wygląda? Wydaje mi się, że mam dwie teorie. Pierwsza to jest taka, że się zbugowała, a druga to jest taka, że tak wyprzedziłem gierkę, że teraz powinienem, że jeszcze gra mi nie odblokowała możliwości handlu z kimś innym niż tylko z jedną wioską. I dopiero później będę mógł z nimi handlować. A szkoda, bo ja bym chciał od nich odkupić kilka rzeczy, oni mają fajne rzeczy. Nie atakuj mnie, dobra?
Umówieni? No i gos. No oni są dla nas alien. Aliet, czyli sojusznik. Jest, to jest nasz sojusznik, nie? Ale nie wiem, może im jeszcze dorzucę trochę drewna, bo tego drewna mam w sumie dużo. Nie wiem, może to jajka im dorzucę. No nie wiem, trochę tylko. Nie przesadzajmy aż tak. Coś takiego zróbmy. No i tyle, i pakujmy tam dupę. Ja bym chciał z wami pohandlować, ej. W ogóle to chciałbym z wami porozmawiać. Wy umiecie... A, albo my nie rozumiemy ich języka na przykład. Też istnieje taka szansa. Kurde, to by wypadało, że za dużo to nie zrobiłem w dzisiejszym odcinku, tylko się kręciłem prawo, lewa. E! No kurde, no nie mam tu opcji z tym handlowania. A, mam! Dobra, mamy to! Dobra. I możemy... O kurde, możemy ideę od niego odkupić, jakieś fajne. Mięso, ty, za dużo to ty rzeczy nie masz. Gravel moss, jo, potrzebować, nie? Gravel mossa. Poczekaj, co potrzebujemy, żeby coś pokraftić? Gravel mossa, Steve Robsy i Staff Clothesy. Staff Clothesy i Steve Robsy to jestem w stanie sobie chyba robić, prawda? Jo, tylko potrzebujemy Morrow Haya, którego oddałem oczywiście, że tak. Jo, cię kręca. No dobra, to tu jest tyle zabawy, że myślę, że zrobię to, albo nie no. Pohandlujmy teraz. To tak na chillku już pohandlujmy sobie i wywalone. Już dzisiaj nic nie będziemy robić, także jeżeli nie interesuje was, to możecie iść. Potrzebujemy tak. Czekaj. Musimy sobie wybrać jedną rzecz, którą będziemy robić. Przede wszystkim zróbmy może nowy miecz. Grand Corny, Marwoody, Gravel Mossy. Ale to też potrzebuje. To zróbmy coś takiego. Maruchaj na razie nie. Najpierw czekaj, kurwa, jedną rzecz. Gravel moss, jeden gravel mosik. Witam serdecznie. Chciałbym odkupić tego, cyk. Okej, to nawet ze dwa albo kilka, ze trzy nawet se kupię. Mycacy? No i piękna sprawka. Gravel mossy załatwione. Druga sprawa to jest Marwoody, Grand Cony. Grand Conów nie masz. Czy jak to się tam nazywa, ale masz Marwoody, możemy kupić od niego. Zresztą de facto w miarę tanio. Za jedzenie? Bo wy jedzenia macie mało. Wy jedzenie sobie cenicie, ale kurczę niestety mięso. Trzeba zapamiętać, że u was to mięso raczej chodzi po wysokich cenach. Dobra, nakupmy tych kurczę tego... tych badyli. Dzięki wariacie. No i niestety potrzebujemy jeszcze Grand Cornów, których oni tutaj niestety nie mają. A ja je miałem, ale wyrzuciłem. Także miecza nowego nie zrobimy. Idziemy dalej. Strzały na razie niepotrzebne. To co mi da... Pinitem? Nie. Cancel. To są jakieś buty chyba. To bym przede wszystkim zrobił. Dry clay i slick pearl. Ale tego na pewno nie znajdę teraz. Czekaj, co my mamy na sobie? Nie mamy butów, nie? Znaczy spodni nie mamy. Jo, czyli spodnie możemy następne wykonać. Staff clothesy, Steve Ropy. Staff clothesy, Steve Ropy. Gravel moss jeszcze ze 4. 6 właściwie. Gravel moss 6. Dobra. Wymienimy sobie to za glas, może być. Miodzio, dogadani. I potrzebowalibyśmy jeszcze tutaj... Czego to było? Steve Ropsy i Staff Clothesy. Nie wiem, czy tym to będziesz miał bezpośrednio takie wytworzone. Nie. Ale Steve Ropsy, z tego co pamiętam, się wytwarza z... Wydaje mi się, z drewna albo z... Tak, z drewna. Jesteśmy, jeszcze musimy nakupić troszeczkę więcej drewna. Kupmy tego w ogóle, kurwa, mega dużo. 20 kupmy. Dam, ja mu ci dam to, dam ci to, dam ci... Jedzenie, najlepiej jest jedzenie sprzedawać komuś. To wiem, że nie będzie mi za bardzo potrzebne. Sobie zawsze znajdę coś do żarcia. No i dobra, jesteśmy teraz w stanie wykonać Steve Robsy. Potrzebujemy wykonać je 4, także... Także crafting i Steve Robsy 4. 1, 2, 3. Zobaczymy później, jak będziemy, czy w ogóle będziemy jakieś mega tanki. I Staff Clothesy. I możemy to już właściwie zakończyć. I do tego potrzebujemy Morrow Haya i jeszcze nakupić tego. Gravel Mossa. Dobra. I Morrow Haya. Kurczę, zakupię wszystko w ogóle. I to możemy za jedzenka, za jajka. I za to, chociaż to dużo HP regeneruje, i za to. Umowa stoi? Uj, nie za bardzo. Za kamlota? Za dwa kamloty? To jedzenie i dawaj te kamloty z powrotem. No i wszystko.
Dawaj, crafting i wykonajmy sobie tutaj to. Zestaw clothesy. Jeden, ile potrzebujemy? Cztery, wydaje mi się. Jeszcze jeden potrzebujemy. Czyli cztery, a mamy trzy. Pyk. Dobra, i możemy zrobić tego, spodnie, zróbmy to. Jak najbardziej, w ogóle to jak najszybciej załóżmy. Pyk, mamy teraz ulepszone spodenki, fajnie, cyk. Jesus. Dobra, a czym się różnią tak wyglądowo te od tych? No tak kurde, nie za bardzo się. Trochę grubsze, wyglądają trochę grubsze spodnie. Ale tak generalnie to się za dużo nie różnią. I teraz moglibyśmy jeszcze w stanie wykonać to być. Tylko do tego Grand Cornu i Steve Rowcu potrzebujemy. Także nie da rady, no a tutaj Dry Clay, Slick Pearl to nie jesteśmy w stanie od niego kupić. No to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Co? Za dużo nie porobiliśmy, ale w następnym czekają nas wspaniałe misje, miejmy nadzieję. Skupimy się na tym wątku misjowym, a takie wątki jak teraz robiłem, raczej będę wykonywał poza odcinkami, żeby tutaj nie zamulać. Co? Zaznaczam, kurczę, tu można 15 zaczników robić, muszę o tym pamiętać. Zaznaczam sobie naszą misję i udam się tam, a my widzimy się jutro godzina 14 oraz 16. Zapraszam na Twitcha, dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć, zostawcie suba, jeżeli nie macie. Pozdro.